obejść się bez dobrej przystawki. Dotyczy to także uczty kulturalnej, podczas której można posmakować kultury i sztuki. Oto dowód. Z nami pani Anna Król, pomysłodawczyni projektu Przystawka z Kultury, organizacja Go Culture. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Pomysł niby nie taki zupełnie nowy, ale za to wydanie absolutnie nowoczesne. Pierwszy kulturalny, warszawski, kolacyjny klub. Co to oznacza? Już więcej przymiotników. Nie da się. Grupy. Tak. To są małe grupy i bardzo, bardzo świadomie te spotkania są w małych grupach organizowane po to, żeby te grupy też mogły się zintegrować. Zresztą pierwsze spotkanie pokazało, że to jest świetny pomysł. Jest świetna formuła, dlatego że przychodzą ludzie na to spotkanie, którzy się nie znają, a w trakcie takiego spotkania, które trwa około 2-2,5 godziny, no pierwsze nawet trwało więcej, bo okazało się, że nikt nie chciał z niego wychodzić. Pełna integracja. Dokładnie. Ludzie zaczynają właśnie rozmawiać, jeść, wszyscy siedzą przy wspólnym stole, słuchają tej przewodniczki spotkania. Pierwsze spotkanie prowadziła Kika Miller, która opowiadała o fotografii w sposób tak niesamowity, pokazując piękne zdjęcia, wciągając ludzi w rozmowę. Mowę, no, że właśnie trudno było się rozstać. Pani Anno, nie Więc śmiejemy się, że to ograniczy nie jest takie łatwe. Ograniczy to grupę chętnych? Nie. Ale już jest bardzo dużo zgłoszeń i to jest spotkanie 5 stycznia. Następne to będzie jedzenie w filmie i tutaj Tomasz Raczek, który już zadeklarował się, że to spotkanie poprowadzi, będzie takim przewodnikiem, który pociągnie wszystkich i będzie opowiadał bardzo smakowicie, więc tu jedzenie z całą pewnością będzie istotne. Brzmi to wszystko rzeczywiście bardzo, bardzo smakowicie. Później balet i komiks i design. Także tych tematów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dziękujemy pani Aniu za spotkanie. Ja bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i zaglądajcie na stronę internetową. No to, jak się okazuje, przez żołądek nie tylko do serca, ale również ale do umysłu. Do kultury. I do kultury przede wszystkim, ale a propos umysłu, postanowiliśmy, a właściwie Kamila Trankiewicz postanowiła sprawdzić, jak funkcjonuje mózg, bo to dziedzina i sfera wciąż jeszcze nie do końca zbadana, a na pewno fascynująca.